Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym przeniesiemy się do czasów PRL. Będzie to odcinek o aktorce, którą sami mi zaproponowaliście w komentarzach. Lucyna Winnicka bowiem zagrała w kilku rewelacyjnych filmach, gdzie udowodniła swój niezaprzeczalny talent aktorski. Dlaczego więc w pewnym momencie postanowiła porzucić aktorstwo? Jakich innych rzeczy później dotknęła zawodowo, które przyznam Wam zamieniały się zawsze wielki sukces. Jak wyglądało jej życie? Jak polska królowa kina, jak ją nazywano w latach 50. czy 60., stała się jedną z najbardziej znanych polskich dziennikarek, publicystek, a także podróżniczek? I czemu kobieta, którą zachwycało się tak wiele osób, sama uważała się za niezbyt urodziwą i nawet mówiła, że ma tłustą twarz? Lucynę Winnicką znacie z takich filmów jak Pociąg Krzyżacy czy Matka Joanna od Aniołów. A również jej związek małżeński sprawił, że była dość długo na językach. Jak wyglądało całe jej życie? Jeśli chcecie się przekonać, oczywiście, pozwolę sobie Wam opowiedzieć i zapraszam do oglądania. Lucyna Winnicka urodziła się 14 lipca 1928 roku w Warszawie. Pochodziła z rodziny o szlacheckich korzeniach. Jej ojciec był adwokatem. Dlatego też sama pani Lucyna od dziecka pobierała naukę w prestiżowych, jak na tamte czasy, szkołach. I sama nie myślała nigdy o tym, by po tych szkołach stać się aktorką, choć takie sugestie otrzymywała. Inni bardziej dostrzegali jej talent niż ona sama. Zdecydowała się studiować prawo na Uniwersytecie Warszawskim, ale ponieważ, jak sama przekonywała, jest zodiakalnym rakiem, nie była osobą stałą w wykonywaniu danego zawodu. Nie uważała, że jeżeli zajęła się czymś na samym początku, to musi się tym zajmować do końca życia. I udowodniła swoim życiem, że faktycznie tym rakiem i była na 100%. I po tych studiach zdecydowała się jednak namową ulec i zdawać na PWST. Po czym aktorką została na 2 dekady, występując w filmach, serialach, ale także teatrze. Związana była ze scenami Szczecina, Teatrem Dramatycznym, Warszawy, Teatrem Współczesnym i Dramatycznym oraz grała w filmach. Jej debiutem była rola u boku Józefa Nowaka w filmie Pod gwiazdą frygijską Jerzego Kawalerowicza, który sam zwrócił uwagę na charakterystyczną studentkę PWST. Wcale do końca nie był nią zachwycony, ale bardzo często z takich niezachwytów wychodzi potem zauroczenie, zainteresowanie, taka fascynacja i tutaj na pewno to było, bo szybko między młodszą od reżysera studentką zaczęło iskrzyć. Ale każdy, kto z nimi wtedy pracował, mówił, że pani Lucyna z nim lekko nie miała. On nawet rzucał takie epitety w jej kierunku, porównując ją chociażby do rozjechanego mopsa. Każdy, kto widział mopsa, wie, że nie trzeba go rozjeżdżać, żeby już wyglądał słodko, ale raczej ze swojej nieporadności. Płaski ryjek, no na pewno, mimo że mopsy są słodkie, kochane i w ogóle, to chyba nie jest to dla kobiety komplement, bo jednak ich uroda tkwi w tym, że są takie po prostu słodko brzydkawe. No chociaż zaintrygowała go jako aktorka, jako kobieta nie do końca mu się spodobała, ale odwrotnie było już zupełnie inaczej, bo pani Lucyna od razu zwróciła na niego swoją uwagę. Zostałam z 2 koleżankami zaproszona na zdjęcia próbne do roli Madzi. Zwróciłam na Jerzego uwagę, miał w sobie siłę. Z daleka można było wyczuć dużą indywidualność. Jednak oczywiście reżyser był wtedy w związku małżeńskim. Związany był z malarką Marią Gutner. Miał 2 dzieci, Kingę i Jacka, ale jego serce coraz częściej zaczęło zwracać się do młodej studentki. Chociaż swojego podejścia nie ukrywał. Mówił, że jako reżyser nie powinien składać przysięgi małżeńskiej, a na dodatek to, że właśnie był takim indywidualistą i miał pozycję, sprawiało, że był bardzo efektowny i podobał się kobietom. Natomiast film, który sprawił, że aktorka została w publicznej świadomości na dłużej, to film Pociąg. Właśnie w Pociągu zrodził się na niego pomysł, wtedy, kiedy reżyser kursował od rodziny do swojej dziewczyny.
bo ona wtedy pracowała w teatrze w Szczecinie. Ten film sprawił też, że już Kawalerowicz zdecydował się porzucić rodzinę i niedługo po jego premierze para się pobrała. A sama pani Lucyna właściwie miała bardzo duży wpływ również na ten film, bo rola Marty została stworzona dla niej. I to ona wymyśliła i nadała jej ostateczny sznyt. Postać Marty od początku do końca była kreacją Lucyny, podkreślał reżyser. I to właśnie wtedy dopiero pani Lucyna miała na 100% przekonać się, że chce być aktorką. A wszyscy, którzy ich obserwowali, byli pod wrażeniem, że są razem. Nie wiadomo, czy wróżono im powodzenie, czy nie, ale na pewno twierdzono, że nie jest to taki związek od czapy. Ona śmiała się jak anioł. On był sceptykiem i patrzył okiem mędrca, ale mędrca zakochanego w aniele, a anioł był zakochany w mędrcu, opowiadała przyjaciółka rodziny Małgorzata Leczycka. A pani Lucyna zagrała od tamtej pory niemal w wszystkich filmach Kawalerowicza, czym oczywiście narażała się koleżankom po fachu, opinii publicznej również, choć wcale tych filmów nie było tak wiele, sama podkreślała. Pani Lucyna mówiła, że jednak ten kompleks żony obsadzanej miała i sporo się przez tę całą sytuację nacierpiała. Byłam pierwszą żoną angażowaną w Polsce przez męża reżysera, co trochę napsuło ludziom krwi. Naprawdę miałam kompleks żony obsadzanej, bo jest żoną. Zrobiliśmy razem kilka ważnych filmów, chociaż jak na 30 lat małżeństwa to w sumie niewiele, ale to on nauczył mnie aktorstwa filmowego, mówiła po latach. I dodawała, że mimo, że no faktycznie był reżyserem, to ona nie miała z tego powodu na planie lepiej, a wręcz przeciwnie. Jerzy traktował mnie chyba gorzej niż kogokolwiek innego. Pilnował, żeby nie być za dobrym wobec mnie, żeby mnie specjalnymi względami nie obdarzać. Choć ci obecni na planie mówili, że jednak pan Jerzy dość specyficznie, ale o żonę się troszczył, szczególnie kiedy dowiedział się, że ta jest w ciąży. A tak było na planie matki Joanny. Ale mimo, że się nią opiekował, wymagający być nie przestał. Choć podobno był nieco mniej apodyktyczny. Ale właśnie, no podkreślmy, które role były najważniejsze. Pociąg wspomniany już, ale także matka Joanna od Aniołu. Bo to właśnie ona zagrała tytułową Joannę, która była opętana przez diabła. Jak sama przekonywała pani Lucyna, mąż tym razem w ogóle nie widział jej w tej roli. Ale to ona przekonała jego, że powinna zagrać Joannę i okazało się, że robi to brawurowo. Mnie w ogóle nie brali pod uwagę. Jurek skreślił mnie na samym początku, ale pani Lucyna przeczytała scenariusz i wiedziała, że musi to zagrać. No i faktycznie Winnicka zachwyciła wszystkich. Mówiono bardzo dużo o jej talencie, ale w ogóle wtedy należy podkreślić, że bardzo dużo mówiono o tym filmie, bo był on nieco obrazoburczy. O kościele mówiło się dobrze albo wcale. I choć film doczekał się Złotej Palmy w Cannes, to jednak był przez Watykan nawet skrytykowany. Kiedy film został zgłoszony do Cannes, poszły naciski z Watykanu, żeby matki Joanny nie pokazywać. Oprotestował go także Episkopat Polski. Mówiono, że zarówno rola aktorki, jak i sam film jest atakiem na Kościół, ale władze PRL oczywiście pozwoliły go wyprodukować i nawet nieźle promowały. A krytyka zachwycała się tym filmem, mówiąc, że rola pani Joanny jednak obok roli w pociągu to jest rola, do której była stworzona. I ten film też otworzył jej drogę do międzynarodowej kariery, bo przecież na przykład na festiwalu w Wenecji nagrodzona została kryształową gwiazdą. Ale wtedy już pani Lucyna zaczęła czuć, że nie chce chyba jednak aktorstwu poświęcać całego swojego życia i przede wszystkim jego reszty. Warto jednak podkreślić, że zagrała w filmach Kawalerowicza, tak jak Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny, czy Gra. Zagrała także w Faraonie. Ale niezmiennie, mimo że ją kamera kochała, ona tej miłości jakoś nie odwzajemniała. Uważała, że nie wygląda wcale dobrze na ekranie. Twierdziła, że ogólnie naprawdę operatorzy musieli się napracować, by ukryć jej mankamenty, a za takie uważała ostre rysy twarzy, a nawet tłustą i okrągłą buzię. Para w sumie doczekała się dwójki dzieci, córki Agaty, a także syna Piotra. I to był ten moment, kiedy pani Lucyna zaczęła od filmu odchodzić, bo jednak wolała spełniać się jako matka w domu, niż jako aktorka na planie. A żyło im się naprawdę wygodnie, sporo podróżowali, ale także mieli świetny dom, willę na Żoliborzu. Sporo podróżowaliśmy po świecie, ale tylko służbowo. Wypoczywać woleliśmy nad Bałtykiem, mówiła. Nawet kiedyś ponoć jeden z Algierczyków miał zaproponować stado jakiegoś bydła za panią Lucynę, ale jej mąż się nie zgodził.
romantycznie twierdząc, że no nie miałby tego gdzie zabrać. Bliźniaka na Żoliborzu mieli razem z inną artystyczną parą, Zofią Nasierowską i Januszem Majewskim. Tak więc życie było naprawdę sielskie, dzieci bawiły się razem w ogrodzie. Synek pani Lucyny czasami cierpiał z powodu ról mamy, na przykład przez tą właśnie w Joannie od Aniołów. Gdy ją zobaczył, był przerażony i mówił, że to nie może być jego mama, bo mama jest dobra i kochana. Warto podkreślić, że pani Lucyna też wystąpiła w kilku filmach kostiumowych, takich jak Krzyżacy chociażby, czy w Godzinie Pąsowej Róży, albo Pamiętnika Panny Hanki. Wystąpiła także w dramacie z Cybulskim i Wiśniewską, Sam pośród miasta. Zagrała także w Ubranie jak nowe, Sposób bycia, Na wylot, Wieczne pretensje, a także w kilku zagranicznych produkcjach, Sarajewskim, Atentacie 322, Ognie są jeszcze żywe, czy filmie O miłości. Ostatnim jej występem filmowym była rola w Indeksie Janusza Kijowskiego z 1977 roku. Dwa lata wcześniej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dużo mówiono także o tym, że jej małżeństwo jest udane, trwało bowiem długo i wydawało się, że nic ich nie rozdzieli, ale jednak nastał taki moment, który był chyba dla pani Lucyny bardzo trudny, bo jej mąż wyjechał do Włoch realizować film i tam wdał się w romans z włoską aktorką Lisą Gastoni. I nawet miał plan, żeby we Włoszech zostać. Ktoś poskarżył się nawet na reżysera polskiemu ministrowi kultury. Reżyser został ściągnięty do Polski i dostał zakaz opuszczania kraju. Nie pozwolono mu nawet pojechać do Rzymu na premierę filmu. W tym momencie pani Lucyna była w ciąży i choć małżeństwo przetrwało jeszcze kilka lat, chyba nigdy do końca nie wybaczyła tego, że w tak wyjątkowym momencie mąż się od niej jednak odwrócił. Ale jednak choć Kawalerowiczowie się rozstali, do końca swoich dni byli przyjaciółmi. On się ożenił po raz trzeci, a ona nigdy już nie wyszła za mąż. Zdecydowała się wycofać z aktorstwa w ogóle i swoje życie poświęcić podróżom. Tworzyła reportaże, a swoją decyzję argumentowała brakiem odpowiednich ról i dobrych propozycji. Ale jednak na podstawie tego, co mówiła już wcześniej o swoim życiu, wydaje się, że chyba sama aktorka po prostu postanowiła spróbować w życiu czegoś innego. Czuła, że usycha. I mówiła też, że przemysł filmowy był dla niej wrogi i obcy. Zawsze przeczuwałam, że aktorstwo to nie jest zawód dla mnie, mówiła. I dodawała, że jedynym filmem, w którym będzie od teraz grać główną rolę, będzie właśnie jej życie. Przyznała, że ciekawość ludzi i świata sprawiła, że zaczęła pisać i wychodziło jej to naprawdę bardzo dobrze. Walczyć zaczęły we mnie dwie dusze. Solidna dusza artystki filmowej i zawadiacka podróżnika reportera. Wydała bestseller Podróż dookoła świętej krowy. Skupiała się na medycynie naturalnej. Jako założycielka Akademii Życia. Publicystycznie udzielała się w przekroju. Szłam po niewłaściwych torach. Czułam, że nie rosnę, ale schnę. Przyglądałam się wzajemnemu podgryzaniu i oskarżaniu o kradzież ról. Nie umiałam walczyć o swoje i zamykałam się w skorupie, mówiła o swojej decyzji na łamach polityki. W tekście o tytule Wyznanie aktorki nie spisani na straty. Założyła także Transparency International Polska, organizację pozarządową stworzonej do walki z korupcją, brakiem przejrzystości w prawie i nieuczciwością w życiu publicznym. Współpracowała z Markiem Kotańskim, filozofią orientalną, która była w naszym kraju czymś nowym. Zainteresowała mnie niemiecka aktorka, mówiła. Pokazała mi książeczkę z ćwiczeniami jogi. Zaczęłam ćwiczyć jogę, doznałam odkrycia natury duchowej. Miałam wrażenie oczyszczania umysłu, zmieniłam tempo życia, mówiła i to właśnie chciała przekazywać osobom uzależnionym, ponieważ znalazła też techniki, które im miały pomóc wyjść z nałogu. A pani Lucyna sama w Polsce miała ogromny wpływ na rozpowszechnianie medycyny dalekowschodniej czy jogi, która w owym czasie w Polsce nie była tak znana. I jej podróże, to jak bardzo otworzyła się na świat, zmieniło także jej podejście do religii. Sama przyznawała, uważała, że nie ma tej jednej właściwej, a sama otworzyła się na wiele religii. Do katolicyzmu jestem przyzwyczajona jak do imienia i nazwiska. Odpowiada mi jednak każda religia niosąca dobro i miłość. Mam trochę wiary w hinduizm. Bóg jest przecież wszechobecny, mówiła. Mój związek z Bogiem przypomina układ rodzinny. Niekiedy jest się blisko rodziców, innym razem się wyjeżdża i zapomina o nich na chwilę. Czasem odchodziłam od Boga do życia bardziej świeckiego, a potem wracałam do kościoła.
mówiła na kartach rozmów pod niebem. I choć ciągle była pytana o aktorstwo, przekonywała, że decyzji nigdy nie żałowała. Aktorstwo traktuję jako bardzo ważny etap w moim życiu. Oddałam mu ogromnie dużo, ale w którymś momencie zrozumiałam, że nie daje mi ono szans na pełną samorealizację, nie wyczerpuje zainteresowań. Bałam się, że w którymś momencie mogę odczuć wewnętrzną pustkę i postanowiłam zmienić swoje życie. I choć jej życie, jak widzicie, jest tak ciekawe, że gdyby napisała autobiografię, byłaby ona nie mniejszym chyba bestsellerem niż książki, które pisała, ona się na to nigdy nie zdecydowała. Moja autobiografia z pewnością zawierałaby wiele wątków, ale pojawia się pytanie, czy łatwo byłoby mi napisać o życiu, miłości, rozstaniu z Jerzym Kawalerowiczem? Myślę, że tak. Choćby dlatego, że to było piękne uczucie, które potem przerodziło się w przyjaźń. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci. Jerzy do końca pozostał mi bliskim człowiekiem, bo oboje mieliśmy świadomość, że spędziliśmy ze sobą kawał życia, mówiła w Rzeczpospolitej. W 2008 roku trafiła jednak do domu opieki, bo jej stan zdrowia bardzo się pogorszył. Niestety, jak donosiły media, nie odnalazła się tam zbyt dobrze. Mieszkała w trzyosobowym pokoju. Ponoć miała problemy z pamięcią i nie mogła mieszkać sama. Tygodnik Na Żywo mówił, że jej znajomi przekazywali niepokojące informacje. Aktorka miała być pogrążona w depresji i sprawiała wrażenie zupełnie nieobecnej. Mnie jest już wszystko jedno, mówiła. Niestety, choć starano się ją przenieść do domu aktora weterana w Skolimowie, nie znaleziono tam dla niej miejsca. Aktorka pod koniec swojego życia mówiła: teraz, gdy po latach czasem oglądam pociąg lub inny mój film, czuję, że zdobyłam kawałek nieśmiertelności. Gdy będę leżała w grobie, ludzie będą widzieli mnie żywą, ładną i młodą, mówiła kiedyś. Zmarła 22 stycznia 2013 roku w wieku 84 lat. Jej pogrzeb był skromny. Uczestniczyli w nim najbliżsi. Spoczęła na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. I choć można rozumieć decyzję pani Lucyny, można się z nią nie zgadzać, bo wiadomo, że fani najchętniej do końca życia na pewno oglądaliby aktorów w pełnym zdrowiu, w świetnej kondycji, na scenie czy przed kamerą, tego byśmy życzyli każdemu, to pani Lucyna wybrała inne życie, niezwykle barwne, ciekawe. Szkoda, że pod koniec życia nie była do końca szczęśliwa, ale jak słyszycie, wciąż pozostaje żywa, młoda i ładna. I taką właśnie, zgodnie z jej życzeniem, zapamiętamy panią Lucynę na zawsze. Napiszcie w komentarzach, skąd najbardziej. I oczywiście bardzo wam dziękuję za wszelkie propozycje, które tam zostawiacie. Ten odcinek jest przykładem na to, że je czytam i realizuję. A już niebawem przyjdę z kolejnym odcinkiem, z jakim przekonacie się i oczywiście możecie mieć na to wpływ. Do zobaczenia, moi drodzy. Dziękuję za dzisiaj. Pa, pa.